Pani Krystyno, 5 lat historii, 6 edycja. Myślę, że Buzia sama się uśmiecha na myśl o tym, że to kolejna edycja i wszystko wskazuje na to, że rekordowa, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Tak, ja we wszystkich 6 startowałam. W sumie byłam bardziej zadowolona, jak biegaliśmy na nartach. Bo jestem trenerem narciarstwa biegowego. Większe wyzwanie sportowe na pewno. Większe wyzwanie i wtedy ci, co umieją rzeczywiście na nartach biegać, to mogli taką przewagę zrobić. Natomiast no, w marszu z kijkami, to znowu o tyle jest to pozytywniejsze, że każdy może. Ale właśnie na nartach, jak ludzie pierwsza zakładali te narty, przewracali się, to też było bardzo ciekawie. Teraz kijki i Nordic Walking. Niemniej też na pewno sportowe wyzwanie. Ilu będzie sportowców po transplantacji właśnie? 50. Czy to już jest tak, że oni się biją o to, żeby wziąć w tym udział? Już są tak, zgłoszenia? Tak, jeden z naszych członków to już w grudniu przysłał maila, że chciałby się zapisać. Tak jak kiedyś wspominałam, jak kwalifikując ludzi do udziału właśnie w tej imprezie, to chciałabym, żeby to były te osoby, które są najlepsze pod względem osiągnięć sportowych i zaangażowania w swoich środowiskach w popularizację idei transplantacyjnej. Właśnie jaką wagę ma to wydarzenie dla Państwa działalności? No dla nas to przede wszystkim jest to, że abstrahując od tego, że jest świetna promocja dla stowarzyszenia, ale główną ideą jest to, że właśnie poprzez to nagłośnienie medialne możemy przekonać innych pacjentów, którzy do tej pory są skoncentrowani na leczeniu tabletek i siedzeniu w domu na rencie, że właśnie po przeszczepie nie tylko można normalnie funkcjonować, być zdrowym, chodzić do pracy, ale także uprawiać sport. No bo bardzo dobrze wiemy, że jeżeli komuś coś dolega, coś go boli, to mu się w zasadzie nie chce wykonywać wysiłku fizycznego. A w Polsce jest gdzieś około 10 tysięcy tych pacjentów po przeszczepie, ale no są tacy jacyś mało ufni, nie chce im się, po prostu im się nie chce. Poza tym taką nadrzędnym celem jest to, że duża grupa społeczeństwa i ta, która będzie obserwować te zawody i ta, która ogląda imprezę w telewizji, może się przekonać, że osoby, które otarły się o śmierć i dostały narząd, to są to ludzie radośni, uśmiechnięci i wtedy właśnie bardziej można się zastanowić nad tym i zadać sobie pytanie, czy chciałbym podarować życie innemu, kiedy już sam nie będę mógł żyć. Przede wszystkim chcemy zaszczepić tę ideę. Jutro spotykamy się w Wiśle również z mieszkańcami, tak jak pani mówi, z obserwatorami. Jesteście otwarci do tego, żeby rozmawiać, żeby dawać przykład innym? Tak, tak. U nas nie może nikt być członkiem, który by powiedział, że tak, oczywiście chciałbym korzystać, ale nie chcę być identyfikowany, nie chcę udzielać wywiadów, nie chcę, aby moje zdjęcie było publikowane, bo jest grupa taka społeczna, która po przeszczepie zamyka się w tej szklanej kuli, bo się boją na przykład, że stracą pracę. Natomiast nasi członkowie są tak zmotywowani, że oni bardzo chętnie udzielają informacji, mówią o swoich ciężkich przeżyciach, gdzie często łezka w oku się kręci. I to jest właśnie bardzo fajnie, że swobodnie, bez dreszczyku emocji można o tym mówić, choć w duszy się wiadomo, że się cierpi, bo gdyby nie ten podarowany narząd poprzez takie imprezy, jak te są, no to na pewno nie jeden z nas tu by dzisiaj nie był. Mówimy o drugim życiu, mówimy w ogóle o życiu jutro, pierwszy dzień wiosny. Jak najwspanialsza okazja do tego, żeby właśnie o tym mówić i to promować. No i właśnie, dlatego się bardzo cieszę, bo akurat jutro są moje urodziny. To wszystkiego dobrego. Akurat tak się fajnie składa i no, bardzo się cieszę, że właśnie ta impreza się kolejny raz odbędzie. Dziękuję bardzo. Proszę.